Krzemionki Opatowskie to miejscowość, w której znajduje się rezerwat archeologiczny i przyrodniczy. Krzemionki Opatowskie położone są na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. Tutejsza kopalnia krzemienia była użytkowana od neolitu do wczesnej epoki brązu. W rezerwacie znajdują się najlepiej na świecie zachowane wyrobiska górnicze, w których pozyskiwano krzemień pasiasty. Zachowane do dziś wnętrza kopalń to swoiste kapsuły czasu, w których przez tysiące lat nic się nie zmieniło. Znajdujemy się w miejscu niezwykłym. Niezwykłym z tej racji, że jest to jeden z najwspanialszych obiektów prahistorii Europy i świata. Obiekt wyjątkowy. Jego wyjątkowość polega na tym, że przez kilka tysięcy lat zachowały się tu autentyczne wnętrza. Zachowała się autentyczna powierzchnia tego obiektu i mamy możliwość tu patrzenia na ową architekturę podziemną oczami ludzi neolitu. Tu nie zmieniło się od tamtego czasu nic. Dlatego obiekt ten jest tak ważny dla prahistorii Europy, dla archeologii Polski i dlatego on jest rezerwatem zarówno archeologicznym, jak i przyrodniczym. Mówimy o Krzemionkach. Jest tu pole eksploatacyjne składające się z kilku tysięcy, specjaliści mówią o 4, nawet 5 tysiącach szybów. Wielki kompleks datowany na lata 3900 do 1600 przed naszą erą. Są tu kopalnie różnego typu, od płytkich, jamowych, aż po wielkie, skomplikowane podziemne kopalnie na głębokości 8 do 9 metrów. Samo pole eksploatacyjne ciągnie się na długości 4,5 kilometra. Szerokość tego obiektu jest od kilkunastu metrów aż po prawie 200. To, co możemy oglądać, jest efektem po pierwsze tego, że przez parę tysięcy lat obiekt ten był ukryty w borach i lasach na północ od żyznych, lesowych terenów Wyżyny Sandomierskiej, gdzie przez parę tysięcy lat ludzie zajmowali się rolnictwem i tereny były odlesione. Tu na północ od Kamiennej był bór, a w borze kryły się właśnie te prehistoryczne skarby. Odkrycie krzemionek dla nauki nastąpiło w roku 1922 i jest zasługą nieżyjącego już wybitnego geologa profesora Jana Samsonowicza. Efekty prac, które Państwo mogą oglądać, to działalność kilku generacji archeologów, którzy zarówno badali ten obiekt, konserwowali, dbali, walczyli o to, żeby miejsce to przeszło z rąk prywatnych w ręce państwowe, wreszcie, żeby był to rezerwat objęty ścisłą ochroną. Jest to oryginalna w swoim zamyśle, wyjątkowa w skali Europy,
najdłuższa, bo licząca prawie pół kilometra, podziemna trasa, która przebiega przez szereg wyrobisk prehistorycznych. Oglądamy na lewo i na prawo wyrobiska sprzed kilku tysięcy lat. Dzieli nas odległość niewielka, ale czasowo to jest odległość 4-5 tysięcy lat. Znakomita technika, ale jednocześnie możemy podziwiać gigantyczny trud naszych przodków, a więc przodków dzisiejszych Europejczyków. Ten trud, wysiłek wielki, jaki włożono w wykonanie tych tysięcy szybów, jest ogromny. Jest to miejsce, w którym władowała się energia równa budowie kilku piramid egipskich. Energia ludzka. Jeżeli popatrzymy, jakimi narzędziami wykonano te roboty, podziw dla naszych przodków wzrasta niebywale. Jeżeli popatrzymy, jakiej pozycji wykonywali te prace, rzeźbiąc dosłownie u wapień po to, aby wydobyć z niego krzemień, podziw nasz nie ma granic. Jeżeli uświadomimy sobie, że wydobywano ten krzemień po to, aby robić z niego narzędzia pracy, a w pewnym momencie nawet siekiery, które miały znaczenie magiczne, kultowe i które sprzedawano i rozpowszechniano na terenie środkowej Europy w promieniu 660 km od krzemionek w linii prostej, to rozumiemy, jakie znaczenie miał ten surowiec i miejsce, w którym znajdujemy się dla ówczesnych społeczności. Znamy w okolicach siedliska tych ludzi, ich wioski, znamy ich obyczaje, ich sposób życia, ich gigantyczne grobowce, które tu na Wyżynie Sandomierskiej budowali. Mamy również na terenie rezerwatu rekonstrukcję wioski neolitycznej i zaraz za nią rekonstruujemy również grobowce megalityczne, które zostały odkryte w ostatnich latach w odległości około 16 km w linii prostej od krzemionek. Są to obiekty duże i ciekawe, a koledzy, którzy na lekcjach muzealnych demonstrują techniki i technologie z pradziejów, również mogą Państwa wiele ciekawego nauczyć i pokazać, jak to się kiedyś żyło i robiło. Serdecznie wszystkich zapraszam do krzemionek. Funkcjonujemy cały rok. Cały rok, bez względu na to, czy jest deszcz, czy zima, można oglądać podziemną trasę turystyczną. W 1993 roku kopalnie w Krzemionkach Opatowskich zostały wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Przemysłowego, a od 1995 roku uznawane są za pomnik historii.